Audycja powstała w Radiu Warszawa 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czasach cokolwiek odległych, ale najpierw, zanim do tej rozmowy przejdziemy, to chciałbym Państwu bardzo podziękować za wsparcie, którego Państwo udzielają naszemu radiu, dzięki, między innymi dzięki platformie Patronite. No i namawiam, żebyście Państwo udzielali nam tego wsparcia. Nadal jest nam bardzo potrzebne. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Bogumił Wójcik, pisarz, autor książek, można już mówić w liczbie mnogiej, książek odnoszących się do przeszłości tej cokolwiek odległej, do średniowiecza. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam również serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. I zacznijmy od tego, że książki to są książki zaliczane do tak zwanej literatury pięknej, tak? Do beletrystyki. Od razu wyjaśnijmy, pan Bogumił nie jest historykiem, w sensie badaczem historii, natomiast popularyzuje pan, używając troszeczkę fikcji literackiej, popularyzuje pan tą wiedzę o średniowieczu, wokół którego narosło mnóstwo mitów. Spróbujemy się z tymi mitami dzisiaj zmierzyć, ale najpierw pytanie, skąd fascynacja historią? Bo że ta fascynacja jest, to nie mam żadnych wątpliwości, po przeczytaniu już nawet kilku stron tą fascynację widać. Przede wszystkim z domu rodzinnego. Fascynację historią wyniosłem z rozmów z moim dziadkiem. Dziadek Lucjan Wernik, warszawiak z dziada pradziada, żołnierz września 1939 roku i obrońca Warszawy we wrześniu 1939 roku, zaszczepił mi pasję do historii, a potem miałem wielkie szczęście w szkole podstawowej trafić na dwóch doskonałych nauczycieli, właśnie historii, którzy tę pasję ukształtowali, rozwinęli i utrwalili, także została ona ze mną już na zawsze. Mm-hmm. Dzisiaj mówi się bardzo często, że historia jest już takim trochę balastem, taką kotwicą, która nas zatrzymuje w rozwoju. Młodzież też dość często w tych popularnych programach YouTube'owych podczas sąd ulicznych pytana o najprostsze, zdawać by się mogło, rzeczy czy sprawy z przeszłości, nie wie nic i nie czuje z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Być może wiedza o przeszłości jest już takim trochę antykwarycznym dodatkiem, nie bardzo nam pomagającym w dzisiejszych czasach. Mój syn ma akurat 18 lat, skończył szkołę średnią, za chwilę będzie studentem, już jest studentem właściwie. I mieliśmy kiedyś taką rozmowę o historii z nim, z Leonem. I zaryzykowałem taką tezę, że jeżeli zna się historię, to biorąc pod uwagę, jak łatwo teraz podróżujemy po całym świecie, zawsze jesteśmy trochę u siebie. Ponieważ jeżeli znamy historię Europy, jeżdżąc po Europie, nie jesteśmy wyobcowani, jeżeli trafimy do Niemiec, Hiszpanii, Francji, Anglii. Poza tym komunikujemy z różnymi ludźmi z różnych krajów, z różnych tradycji. Jeżeli orientujemy się w historii, ta komunikacja przychodzi nam o wiele łatwiej. O wiele łatwiej. Pamiętam kiedyś taką rozmowę z kolegą z Hiszpanii, prawnikiem, ja też jestem prawnikiem, rozmawialiśmy o zupełnie innych rzeczach i nagle przeszliśmy na wojnę domową w Hiszpanii. Kiedy zorientował się, że co nieco wiem na przykład o obronie Alcazarów Toledo, to zaczął na mnie patrzeć inaczej, a później mówi, wiesz, a moja rodzina to w połowie są frankiści, a w połowie republikanie. I uwierz mi, jak się spotkają przy stole po tylu latach, to te animozje nadal nie wygasły. To jest taki przykład, jak historia kotwiczy nas w pewnej tradycji naszego kontynentu, naszej cywilizacji, ale też jest pomostem do rozmów z innymi ludźmi i do tego, żeby się nie zagubić, jeżeli życie rzuci nas gdzieś
za granicę. Rzeczywiście podobne doświadczenia są moim udziałem w czasie rozmów z moimi znajomymi Turkami. Z Turcji są w ogóle zaskoczeni, że znam nieco więcej niż popularna wiedza w serialach telewizyjnych o Sulejmanie Wspaniałym i tak dalej, o tych bardzo skomplikowanych dziejach i ludów tureckich, i samego państwa, Turków osmańskich, nie jedynych Turków, jacy są. Ale wróćmy do pańskich książek, gdzie Turcy też się pojawiają, inni Turcy. A jakże, pojawiają się Seldżucy. Tak. I mamy, ja w tej chwili państwo tego nie widzą, ale ja trzymam właśnie dość grubą księgę, która w tytule ma starofrancuską nazwę Ziemi za morzem, tak? Outre-mer. Tak nazywano zbiorczo w zachodniej Europie te krainy, które powstały po pierwszej wyprawie krzyżowej właśnie za morzem śródziemnym. Wyprawy krzyżowe średniowiecze dzisiaj, zwłaszcza w publicystyce historycznej, mają jednoznacznie czarną legendę. To jest coś, czego Europa, Europejczycy mają się wstydzić. Czarna legenda krucjat zaczęła się mniej więcej od oświecenia, ponieważ oświecenie w ogóle jest epoką jakkolwiek światłą, to pełną krytycyzmu wobec innych epok. A średniowiecze było takim wygodnym chłopcem do bicia dla oświecenia i można było przedstawić swoją epokę jako bardzo światłą i postępową na tle czegoś, co jest w regresie, co jest wsteczne, co jest niemodne i niemądre. To padło również na krucjaty. W XIX wieku historiografia wokół krucjat w zasadzie powtarza tę narrację. W wieku XX trochę się to zmienia. Pojawiają się nowe opracowania z fundamentalnym Ransimanem na czele, trzytomowe dzieje krucjat, ale on jest z kolei bizantologiem. On jest wielbicielem Bizancjum i dla niego krucjaty też są pewną są negatywne formą barbarzyństwa. Bo wjeżdżają barbarzyńcy, łacinnicy do kwitnącego Bizancjum, które już się jest w stanie dogadywać z Arabami i Turkami. I oni to wszystko zaburzają. Niszczą, zaburzają. Ja pamiętam zdanie samego końca trzeciego tomu. Właściwie zamyka Ransiman tą swoją opowieść. Rzeczywiście niesamowicie szczegółową, choć w tej chwili możemy powiedzieć już trochę przestarzałą. Już trochę przestarzałą. Tak, ale jest. Rzeczywiście jest to napisane z wielkim rozmachem i Stephen Ransiman pisze coś takiego, że ja cytuję w tej chwili z pamięci, ale krucjaty podejmowane wprawdzie ze szlachetnych pobudek niszczyły tyle, tak dużo, że ostatecznie należy uznać to jako grzech przeciw Duchowi Świętemu. Dokładnie tak kończy się trzeci tom fundamentalnej historii krucjat Ransimana, ale narracja nam się w pewnym momencie zmieniła. Może nie u nas w Polsce, ale na Zachodzie. Przyszli nowi badacze, przyszły przede wszystkim pogłębione badania nad źródłami i gdzieś od końca lat 70., chociaż w nauce niemieckiej profesor Meyer jeszcze wcześniej, ale od końca lat 70. poprzez lata 80., 90. i do naszych czasów zaczęło się intensywne odkłamywanie krucjat. Przede wszystkim na podstawie kronik chrześcijańskich, kronik zachodnich, łacińskich, ale i kronik arabskich. Kiedy zaczęto zestawiać te dwa źródła ze sobą, te właśnie kroniki z tamtego czasu, przyjęto jednak, że wyprawy krzyżowe po pierwsze były wojną obronną chrześcijaństwa przeciwko wojującemu islamowi, albowiem islam wiele miał twarzy. Był to islam tolerancyjny, arabski, powiedzmy kalifatu Omajadów w Damaszku, który wzorował się na cywilizacji greckiej przez długi czas. Później się to trochę zmienia, kiedy dochodzi do głosu Bagdad, ale nadal jest tolerancyjnie. Można do Ziemi Świętej aż do wieku XI się wyprawić, odbyć pielgrzymkę, zwiedzić miejsca święte i wrócić. Nie ma tego upośledzenia ruchu pielgrzymkowego. I nagle pojawiają się barbarzyńcy. Oni mogliby być równie dobrze poganami, ale trafiło się akurat tak, że pojawili się Seldżucy, którzy przyjęli islam. Jeden z ludów tureckich, tak, właśnie tych wspomnianych. Turcy Seldżuccy, lud Wielkiego Stepu. Oni są w takim samym stopniu barbarzyńcami dla Arabów islamskich, absolutnie, jak dla Bizantyjczyków, tak. Jak Arabowie dla boją się łacińskich. Ich tak samo jak chrześcijanie i tak samo nimi pogardzają i tak samo żyją pod ich jarzmem. I kiedy w XI wieku ci Turcy się
usadawiają i w Syrii, i w Azji Mniejszej, i podporządkowują sobie kalifę w Bagdadzie, który staje się ich marionetką, okazuje się, że pojawił się ten czynnik destabilizujący, barbarzyński, niszczący pewien konsensus między chrześcijaństwem a islamem, który do tej pory funkcjonował. Ci barbarzyńcy są zarazem takimi neofitami islamu. Traktują islam bardzo dosłownie i bardzo, bardzo szczerze. Dosłownie. Bardzo szczerze, ale jednocześnie biorą z niego to, co im pasuje, czyli to, co jest w surach o wojnie, no, niektórzy twierdzą, że to jest najważniejsze. Są tacy z całą pewnością. Nasze czasy też na to wskazują. I to Seldżucy, jako wielcy barbarzyńcy, destabilizują Ziemię Świętą, walczą z Bizancjum i są czynnikiem, który zadaje Bizantyjczykom potężną klęskę pod Manzikertem w 1071 roku. Bizancjum otrzymuje wielki cios i cesarze bizantyjscy zaczynają się orientować, że bez pomocy Zachodu nie poradzą sobie z Turkami. I będziemy tę rozmowę za chwilę kontynuować. Kalejdoskop historyczny. Wracamy do naszej opowieści o ziemi za morzem, o ziemi świętej, Lewancie, jak to w średniowieczu nazywano. Przypominam, moim państwa gościem jest autor książek o ziemi świętej, o wyprawach z Europy w czasach krucjat, pan Bogumił Wójcik. Wspominał pan już o tym, że barbarzyńcy, ludy seldżuckie, które w jednakowym stopniu były groźne i dla chrześcijan, i dla Arabów islamskich, doprowadziły do destabilizacji w XI wieku, w tamtym właśnie rejonie, i Bizancjum, wciąż jeszcze potężne państwo, imperium można powiedzieć, szukało sobie sojuszników. Tak, w Bizancjum pojawia się dynastia Komnenosów, cesarz Aleksy Komnenos. Po pierwsze rekrutuje masowo najemników z rycerstwa normańskiego, które pojawiło się przede wszystkim w Italii, bo Normanowie byli nacją niezwykle ekspansywną i bardzo łatwo się przemieszczali po Europie. I w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że tych wojsk potrzeba coraz więcej. Zwraca się do papieża Urbana II z listem, że konieczne jest, aby przybyła większa rzesza rycerzy. I tu na chwilkę się zatrzymajmy, bo to jest rzecz bardzo ciekawa. W roku 1047 każdy podręcznik do historii wymienia tak zwaną wielką schizmę między kościołem łacińskim a kościołem wschodnim. Przedstawiciele obu biskupów, biskupa Rzymu i biskupa Konstantynopola, obrzucili się nawzajem klątwami i od tego roku datuje się rozdział, tak, między kościołem łacińskim, rzymskim, katolickim, a kościołem wschodnim, ortodoksyjnym, prawosławnym i tak dalej. Ale ten rozłam widać nie był wcale tak kategoryczny, ani ostateczny, skoro kilkadziesiąt lat później dochodzi do sytuacji, o której pan mówi, że cesarz bizantyjski, ortodoksyjny, prawosławny pisze do biskupa Rzymu list z prośbą o pomoc. I to nie było nic nadzwyczajnego. Ta korespondencja była dwustronna, niewymuszona wcale. Ten kontakt istniał. Mało tego, jedną z dróg pielgrzymkowych była droga przez Konstantynopol, gdzie pielgrzymi przechodzili przez, powiedzmy, Dalmację, Węgry, ziemię Cesarstwa Wschodniego do Konstantynopola i później wybrzeżem Azji Mniejszej do Syrii, Antiochii i dalej do Ziemi Świętej. Więc ludzie z Zachodu jak najbardziej Konstantynopol znali. Nie była to dla nich kraina zupełnie mityczna. No i ten apel cesarza Bizancjum trafia na podatny grunt i rusza pierwsza krucjata, krucjata ludowa, krucjata rycerska. Po wielu zawirowaniach i kataklizmach, w sposób nieoczekiwany, w 1099 roku w lipcu krzyżowcy zdobywają Jerozolimę. Steven Renseman, wspominany już przez nas historyk krucjat, jest zdania, że ta pierwsza krucjata, odzew na wezwanie do pomocy, daleko przerósł oczekiwania cesarza, że swoim listem o pomoc cesarz
poruszył kamień, a ten kamień poruszył gigantyczną lawinę. Tak. Bizantyjczycy, kiedy zobaczyli nieprzeliczone rzesze uzbrojonych pielgrzymów pod murami Konstantynopola. I groźnych, bo to byli naprawdę groźni ludzie. Bo to byli ludzie, którzy byli obeznani z wojaczką. To byli Flamandowie, to byli Normanowie z Normandii, to byli Lotaryńczycy, to byli Francuzi, to byli Normanowie z Italii, z Bohemundem, księciem Tarentu na czele. Wielkim zresztą wrogiem Bizancjum, ale uczestnikiem pierwszej krucjaty. Zrozumieli, że spowodowali coś, nad czym nie panują. I trzeba gdzieś to jak najszybciej skanalizować i ukierunkować i pozbyć się tego z ziemi cesarstwa, a więc udzielić pomocy i niech oni maszerują do Syrii i Palestyny jak najdalej od nas. Mhm. Tak rzeczywiście było. Córka cesarza, Maria, księżniczka bizantyjska, ale zarazem posiadaczka bardzo lekkiego i wnikliwego pióra, jeśli można tak powiedzieć, pozostawiła sporo opisów. No, nie są to opisy pochlebne. W większości, poza jednym człowiekiem, Rajmundem hrabią Tuluzy, w zasadzie, mówiąc brutalnie, wiesza psy na łacinnikach, których też traktuje jak bardzo barbarzyńców. Szczerze nienawidzi Normanów, bo Normanowie, którzy usadowili się w Italii, walczą z pozostałościami Cesarstwa Bizantyjskiego w tym rejonie, wyprawiają się do Morei, wyprawiają się na Pelopones, łupią cesarskie prowincje, są postrzegani jako zagrożenie. Rzeczywiście jedynym pozytywnym bohaterem pierwszej krucjaty w kronice córki Aleksego jest Rajmund z Tuluzy, jakkolwiek fascynacja kobieca kieruje się w kierunku Bohemunda. Kiedy ona opisuje Bohemundę, rzeczywiście opisuje niezwykle przystojnego, atrakcyjnego i w pełni sił rycerza zachodniego chrześcijaństwa i tę lekką fascynację z kroniki można wynieść. Zresztą postać bardzo ciekawa. Spiskowała razem ze swoim mężem przeciwko swojemu bratu Janowi, synowi Aleksego. Jan odkrył spisek i zesłał małżeństwo do aresztu domowego, gdzie mogli pisać kroniki. I dzięki temu mamy ciekawe źródła z epoki, pisane z pierwszej ręki, choć niekoniecznie bezstronnie. Ale świadka naocznego. Tak, świadek naoczny tych wydarzeń. Jak pan wspomniał, całe to mnóstwo narodów, ludów, może byłoby to lepsze określenie, biorąc pod uwagę, że to jest wiek XI, narody w naszym rozumieniu jeszcze nie istnieją. Cała ta masa ludów dociera do Ziemi Świętej i tworzy się fenomen. Garstka groźnych zabijaków podbija obszar, który był do tej pory rządzony twardą ręką różnych władców islamskich i tworzy tam swoje państwa, będące swoistym fenomenem. Państwa chrześcijańskie w Ziemi Świętej, w Outremer, są rzeczywiście fenomenem, bo właściwie ten podbój ograniczył się do zdobycia Jerozolimy, a później usuwania garnizonów arabskich i seldżuckich z poszczególnych miast, zwłaszcza na wybrzeżu Ziemi Świętej. Natomiast jest jedna ciekawostka, która umyka nam bardzo często, kiedy mówimy o wyprawach krzyżowych. 80% ludności Syrii i Palestyny to są chrześcijanie wówczas. To nie jest tak, że chrześcijanie wydarli Palestynę muzułmanom. Tam zamieszkuje w tym czasie absolutna większość chrześcijańska. Ale zaznaczmy, jacy to są chrześcijanie. Jacy to są chrześcijanie. Łacinników jest garstka. Bardzo dużo jest Ormian, Nestorian, Jakobitów, Syryjczyków i ortodoksyjnych wyznawców kościoła, wschodniego kościoła prawosławnego. A więc to jest przede wszystkim kraj wschodniego chrześcijaństwa. Coś, co widzimy dzisiaj w mniejszej skali w Libanie. Tak jest. Liban to jest kapsuła czasu. No tak, Maronici jeszcze. Prawda? Maronici. Nie pomijajmy Maronitów, którzy dobrze się zasłużyli. W Libanie mamy mieszaninę różnych wiar. Samych kościołów chrześcijańskich jest tam kilkanaście, większych, mniejszych. I Liban jest rzeczywiście taką kapsułą czasu, łącznie z językiem aramejskim, który w liturgii chrześcijańskiej wciąż jest używany. A o którym mówiono jeszcze tak. W Outremer, właśnie w grupach chrześcijan wschodnich. Ale znów cofnę się do Rasimana, będzie on, zdaje się, wracał nieraz w naszych rozmowach.
Renziman wprost mówi, że wiele tych kościołów wschodnich, nie prawosławnych, ale tych innych kościołów wschodnich, wolało nad sobą władzę islamu niż władzę cesarza bizantyjskiego prawosławnego. Islam w wypadku Arabów, w odniesieniu do Arabów, on był dość tolerancyjny. W zasadzie jak się płaciło podatek specjalny za to, że... Dżizję. To można było całkowicie swobodnie swoją liturgię przeprowadzać, być chrześcijaninem, uczęszczać do kościoła, odbywać nabożeństwa. Nie było żadnego problemu z tym. To się zmienia pod panowaniem Seldżuków, ale cesarstwo wschodnie też bywało opresyjne właśnie dla tych wyznań wschodnich, które uznawało za heretyckie. Ponieważ Bazyleusz, pomazaniec i następca Boga na ziemi, miał również dbać o czystość ortodoksji, a więc o to, aby wszyscy odszczepieńcy, bardziej lub mniej dobrowolnie, wrócili na łono kościoła greckiego. Stąd też zasadniczo te mniejszości wschodnich chrześcijan całkiem dobrze kooperowały również z łacinnikami. Tam nie było większych spięć. Co więcej, Ormianie bardzo czynnie włączyli się w działania militarne księstwa Antiochii, tworząc znaczącą część komponentu wojskowego sił Antiochii, o czym się często zapomina. Z szeregów Ormian było szereg pasowań na rycerzy. Mimo, że ci ludzie zachowywali swój ryt kościoła, co jak to się mówi, monofizyckiego. Co też jest niezwykłe. Właśnie oni byli monofizytami, a więc tymi, którzy uważali, że Chrystus posiadał wyłącznie naturę boską. Stąd monofizytyzm. I kiedy czytamy o kampaniach księstwa Antiochii w XII wieku, ci Ormianie bardzo wiernie stoją przy łacinnikach. Mało tego, w księstwie Edessy oni wzniecą nawet, po zdobyciu Edessy, jeszcze raz powstanie, aby przywrócić dynastię Kurtenejów na tron edesseński, za co zapłacą ogromną cenę. Będziemy kontynuować naszą rozmowę już za chwilę. Kalejdoskop historyczny. W ostatniej już dzisiejszej części kalejdoskopu historycznego rozmawiamy o bardzo złożonych dziejach państw, które powstały po pierwszej wyprawie krzyżowej. Przypominam, moim i państwa gościem jest pan Bogumił Wójcik, autor książek, popularnych książek popularyzujących także wiedzę o tych sprawach w formie literackiej, literatury pięknej. W tej chwili ja trzymam w ręku książkę grubą, Outremer, czyli właśnie ziemia za morzem. Myśmy przeszli już do pewnych szczegółowych spraw związanych z dziejami tych państw, które powstały po pierwszej krucjacie. To było, przypomnijmy, księstwo Antiochii, hrabstwo Edessy, hrabstwo Trypolisu i najważniejsze, suwerenne, z ograniczoną czasem suwerennością, królestwo Jerozolimy. Natomiast pojawia się, jak przy każdej rozmowie historycznej, pytanie: a gdzie sprawa polska? Znamy anegdoty mówiące o tym, jak nasi książęta wykręcali się, jak mogli z udziału... Leszek Biały. Właśnie, Leszek Biały, który wykręcił się tłumacząc, bardzo chętnie by tam pojechał, ale nie może, bo tam piwa nie znają, tylko wino, a on bez piwa nie może funkcjonować. Mamy jakiekolwiek ślady, poza oczywiście literacką wizją u Zofii Kossak-Szczuckiej, udziału naszych wojów w tych krucjatach, zwłaszcza pierwszych? Zofii Kossak-Szczuckiej nie sposób pominąć, bo to jest fundamentalna i piękna praca i przygoda każdego właściwie Polaka, który chce poczytać o krucjatach gdzieś tam. Przepięknie napisane. Przepięknie napisane. Jedyna z absolutnie moich ukochanych pozycji, krzyżowcy. Ona musiała tutaj zrobić taki troszeczkę literacki wymyk i stworzyć Polaków, którzy mogli wziąć udział w pierwszej krucjacie, a więc rycerzy ze Śląska, którzy są skonfliktowani z Władysławem Hermanem, z tego co pamiętam, i ze względu na to muszą opuścić Polskę. Nie mamy w źródłach potwierdzonego udziału Polaków w pierwszej krucjacie, ale w drugiej jak najbardziej tak. W drugiej krucjacie jest prawie pewne, że wziął udział Henryk Sandomierski, jeden z młodszych synów Bolesława Krzywoustego. Mógł wziąć w niej udział Władysław Wygnaniec, zabiegający u Niemców o wsparcie w przywróceniu na tron senioralny Polski. I prawdopodobnie wziął w niej udział Bolesław Wysoki, jego syn,
niezwykle słynny rycerz swojej epoki, taki proto-Zawisza, o którym się kompletnie nie pamięta i nie uczy w szkole. A szkoda, bo postać arcyciekawa. Człowiek, który wróci później na Śląsk, będzie żył długo do 1202 roku i stworzy podwaliny wielkości Śląska, kontynuowane tego przez... Tego Śląska, których później Bolesławowie... Tak jest. W tym także rycerz rozbójnik Bolesław Rogatka, taki Raubritter, ale absolutnie. Zarazem wielki miłośnik pieśni rycerskich. Oni to wszystko tworzą. Zatrzymajmy się na moment przy tym rycerstwie, bo to jest pojęcie, które z krucjatami wiąże się bardzo silnie, ale tak naprawdę ono się wtedy wykuwa. Właśnie w tym okresie rycerskość, chivalry, tak, knighthood w różnych językach różnie jest to nazywane, ono się wtedy dopiero kształtuje. Początkowo powiedzmy sobie to otwarcie, są wojownicy najpierw. To są silni, potężnie zbudowani, brutalni ludzie, którzy potrafią po pierwsze dobrze powodować koniem, po drugie skrzyknąć ludzi sobie podobnych, żeby im służyli i chronili ich pleców w walce i na ogół dochowują danego słowa temu, komu to słowo dali. Rycerz początkowo ma być odważny i dochowywać przysięgi i to jest wszystko. Bo średniowiecze jest epoką przysięgi i epoką słowa. Można wiele o tej epoce powiedzieć, ale trzeba pamiętać, że słowo miało ogromną wartość. Przysięga miała ogromną wartość. Pergamin nie był tak ważny, zwłaszcza, że większość ludzi nie umiała czytać i pisać, natomiast słowo było bardzo ważne. I to działało w obie strony, pomiędzy seniorem i wasalem. Jeżeli senior złamał słowo wobec jednego wasala, reszta wasali mogła się zbuntować przeciwko niemu i takie przypadki w historii średniowiecza jak najbardziej stwierdzimy. Krucjaty zaczynają kształtować rycerstwo jako stan. Mało się o tym mówi, ale prawdopodobnie to z Utremer pochodzi w ogóle zaczątek heraldyki. Pierwsze herby rycerskie, malowane na tarczach dla rozpoznania swoich, odróżnienia swoich od obcych, a później dla rozpoznania poszczególnych rycerzy, prawdopodobnie rodzą się w drugiej połowie XII wieku właśnie w Utremer. Rycerstwo zaczyna kształtować swój etos i wojownika, i też wojownika świętej sprawy. Pasowanie na rycerza stopniowo z ceremonii świeckiej zaczyna podróżować w kierunku stania się kolejnym sakramentem, a więc następuje sakralizacja przyjęcia do stanu rycerskiego. Dla tych z naszych słuchaczy, którzy grali kiedyś w RPG i rozumieją, co to jest świat zapomnianych królestw, można powiedzieć, że wtedy kształtuje się coś, co w tych RPG-ach określane jest słowem paladyn, tak? Czyli święty wojownik. Coś, do czego wielu ludzi dążyło, mało kto tak naprawdę zbliżał się do takiego ideału, ale wtedy zaczyna się to kształtować. I wtedy pojawia się coś, co jest odpowiedzią na potrzebę pojawienia się paladynów w chrześcijaństwie, więc pojawiają się zakony rycerskie. Pierwszy zakon, który od razu staje się zakonem rycerskim, czyli templariusze, i drugi wielki zakon, który z powołania szpitalnego przekształca się w zakon rycerski w połowie XII wieku, czyli joannici. Później dołączą do nich kolejni krzyżacy i kolejni już zakony. Już niekoniecznie związane z Ziemią Świętą, tak, bo dużo zakonów hiszpańskich, Kalatrawa, Alcantara. Potem nawet nasz Santiago. Kamyczek, czyli kawalerowie dobrzyńscy. Tak jest, bracia dobrzyńscy. Wątek zakonów rycerskich pojawia się na kartach pańskich książek dość intensywnie. Wydaje się, że jest pan w jakiejś mierze zafascynowany tymi świętymi wojownikami. Bez wątpienia. Bez wątpienia. W ogóle historia templariuszy legła u podstaw chęci napisania tej książki. Ponieważ o templariuszach mówi się bardzo dużo przez pryzmat schyłku zakonu, ich tragicznej kasaty i śmierci wielkiego mistrza na stosie. I legend ukrytych skarbów, Bafometa, dokładnie tak, świętego Graala, świętej krwi. Narosło tutaj dużo ezoteryki i mitologii. I to nie jest źle, bo dzięki temu ludzie zaczynają się w ogóle interesować templariuszami. Wiedzą, że to jest jakiś taki trochę thrillerowaty temat, po który warto sięgnąć, on nie jest nudny.
A ja chciałem pokazać zakon, który właśnie zaczyna się wspinać w górę swojego znaczenia politycznego, militarnego i duchowego. I finansowego. I finansowego, bo w XII wieku następuje bardzo szybki i gwałtowny wzrost znaczenia templariuszy. I chciałem pokazać templariuszy żywych. Jak oni żyją, jak oni rozumują, jak walczą, jakie znaczenie ma dla nich reguła, jakie dylematy też przeżywają, bo to są ludzie, którzy bardzo często, bardzo młodo wstępują do zakonu. Mówi się o nich, że to jest zakon drugich synów. Tak jest. Jest to zakon drugich synów z tego względu, że na zachodzie Europy, w większości państw europejskich, dziedziczą pierwsi synowie. A drudzy synowie są dla rodziny pewnym obciążeniem. No bo są szlachcicami, są predestynowani do stanu rycerskiego, ale trzeba coś z nimi zrobić. Lenna im się nie da. A więc mogą wstąpić do jakiegoś feudała jako rycerze służebni, mogą pójść do kościoła, ale to raczej tak też nie za wysoko. Bo... Na ogół trzeci synowie trafia. Tam. Tak, no a powstanie zakonów rycerskich jest taką elegancką alternatywą, bo z jednej strony oni są nadal rycerzami, a więc nie odrywają się od swojego powołania, pochodzenia i tego, w czym wyrośli, co znają z domów rodzinnych. Jest to też elegancka alternatywa dla rodziny, bo mówi się, my mamy templariusza, nasz młodszy syn wyruszył za morze, outremer. Broni grobu świętego. Jedną nogą w niebie. Jest jedną nogą w niebie, bo pamiętajmy, że templariusze dają obietnicę zbawienia swoim członkom i swoim dobroczyńcom. Oni codziennie modlą się za dobroczyńców zakonu, oni chowają dobroczyńców zakonu w swoich świątyniach, na cmentarzach wokół kościołów. Zatrzymajmy się przy tym, codziennie modlą się, bo my, ludzie XXI wieku, mówiąc codziennie modląc się, to mam na myśli, no tak, no może różaniec odmówi, no pomodli się rano, pomodli się wieczór. To tak nie wyglądało. Templariusze modlą się prosto, ale intensywnie. Zasadniczo główną modlitwą jest Ojcze Nasz. Odmawiane kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, bo tam 13 razy w danym dniu, 13 w intencji świętego danego dnia, za dobroczyńców żyjących, za dobroczyńców zmarłych. Tych Ojcze Nasz się zbierze kilkadziesiąt w ciągu dnia. I reguła templariuszy wywodzona z benedyktyńskiej, ona jest troszeczkę zmodyfikowana. Są te godziny liturgiczne, które są mniej więcej u benedyktynów, ale to jest wszystko, tego jeżeli jesteśmy w komandorii, jeżeli jesteśmy w polu. W polu To po prostu inaczej. Umawiamy i w Ojcze tym Nasz. W tym momencie nasza rozmowa dzisiejsza dobiega do końca, ale ewidentnie musimy ją kontynuować w następnej audycji. Za tą rozmowę bardzo dziękuję. Dziękuję także Państwu, że byliście z nami przy odbiornikach, za to, że wspieracie nas Państwo. Zachęcam do dalszego wspierania na Patronite i zachęcam do wysłuchania kolejnej audycji z moim i Państwa gościem, którym jest pan Bogumił Wójcik. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Warszawa. I do usłyszenia. Kalejdoskop historyczny. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.